Jo, cześć, siemano, ja jestem Ghost, witam w kolejnym odcinku kariery Juventusem. Zrobiłem tutaj parę treningów dla obiecujących zawodników. Oczywiście nowo nabyci Jesus, Rashford, Fittinho dostali swoje treningi, żeby się jak najlepiej rozwijali. Kogo my mamy na celowniku teraz? Chievo Verona, pewnie tak jest, do którego meczu zaraz przechodzimy. Dobra, zrobimy podstawowe, nie będziemy tutaj wymyślać. Wszyscy są wypoczęci, więc dobrze. Czy coś będziemy zmieniać? Myślę, że na razie jeszcze może zagramy tak cały czas tym zestawieniem. Kolejne spotkanie to chyba mamy Napoli, jak tam patrzyłem. Ostatnio mi właśnie brakowało jednego z zawodników na prawą stronę. Więc Ojżabal tym razem nie wyjdzie na ławce. A co do pierwszego składu, no to zostawiamy na razie tak jak jest. Zaczynamy. Dybala odwrócił się i będzie uderzał od razu i... Co za parada. Sandro. Dobra, piłka do Jesusa. Ten do Rashforda. Rashford, poprzeczka i piłka wypada. Jesus. Uderzenie, no i teraz... Brameczka, Jezus chyba się czyta, już nie wiem, kurczę, muszę sprawdzić dokładnie. Gabriel Jesus chyba przez J. To sobie sprawdzę na spokojnie, ale chyba wydaje mi się, że Jezus po prostu. Dobra, piękna brameczka naszego zawodnika, za którego włożyliśmy sporo milionów. Więc mam nadzieję, że on się spłaci ten transfer, a my prowadzimy z przeciwnikami. No i mamy szybką odpowiedź. Chievo Verona. Z rzutu rożnego, dośrodkowanie i uderzenie zawodnika z numerem 69 daje wyrównanie naszym rywalom. Dobra, zobaczymy jak do tego doszło. No dwójka zawodników pilnowano, tutaj Kielini odpuścił w ostatniej chwili, a ten wyprzedził naszego zawodnika. I jeszcze Buffonowi wcisnął. Dobra, 1-1. Dybala, uderz z daleka i broni bramkarz rywali. Mogliśmy do przerwy teraz sprowadzić. Dobre uderzenie Paulo Dybali. Bernardeschi, Rashford i teraz Sandro będzie dobitka. To już było dobre. Dobitka. Udało się nam jednak przed tą przerwą strzelić tego gola na 2-1. Ale dobre podanie. Jeszcze Sandro tutaj wyprzedził zawodnika. Bramkarz co prawda obronił, ale przy dobicy już nie miał szans. No i szansa ze strony Verony. Po tym dośrodkowaniu było oddanie z główki. Jakby lepiej przymierzył. I kontra rywali. Zakończona kolejny raz uderzeniem, już kolejne ostrzeżenie. Kiwa się, okiwał mocno wszystkich zawodników obok siebie i oddał uderzenie, ale bramkarz naprawdę świetny dzień ma dzisiaj, bo takie piłki wyciąga. Bernardeschi, uderz, nie no, znów bramkarz broni. Przeciwnicy w polu karnym, no zabrali mi piłkę, jeszcze tutaj będzie chyba gol na 2-2. Tak musiało się skończyć, mieli swoje sytuacje i znów 69 numer. A więc dublet tego zawodnika w meczu z Juventusem, no i robi się nieciekawie, bo tracimy bramkę. Tutaj dałem się ograć, jeszcze dośrodkowanie i Buffon tutaj nie miał nic do powiedzenia. Dośrodkowanie, zamknie to ktoś? Nie. Jeszcze uderzenie. Z takiej piłki Matuidi wyskoczył najwyżej i szybka odpowiedź Juventusu 3-2. A więc grad goli w tym spotkaniu. Ale dobrze, że zaraz odpowiedzieliśmy na to trafienie, ale tutaj wyskoczył najwyżej jeszcze. Zdołał pokonać bramkarza rywali. Walcott. Walcott ściga się z jednym, drugim zawodnikiem. Wszystkich wyścignął. Walcott. Podanie. I oczywiście bramki nie ma, ale to co zrobił Walcott to było naprawdę wyśmienite. Jeszcze Matuidi uderza. Czy będzie jeszcze odpowiedź Chievo Verona? Nie. Tylko od bok bramki I to koniec tego spotkania. Wygrywamy po dość trudnym spotkaniu 3-2. I jeszcze mamy szlagier w tym odcinku z Napoli. Ogólnie będę robił tak, że Szczęsny będzie grał w meczach Ligi Mistrzów, meczach pucharowych i w niektórych spotkaniach ligowych. Oczywiście dzisiaj jeszcze wyjdzie Buffon, ale takich będę też troszkę dokonywał, żeby Szczęsny też grał sobie coraz częściej, bo wiemy pewnie będzie Buffon już karierę chciał zakończyć, bo ma 40 lat. To będziemy chcieli, żeby Szczęsny był w formie i przejął jego obowiązki jak tylko się da. Walcott mi się podobał w ostatnim spotkaniu, jak grał, więc do tego spotkania też tutaj mógłby wyjść, a nawet zaryzykuje od pierwszych minut, bo ten Bernardeschi mi się za bardzo nie podoba. Jego gra, tak mogę powiedzieć, ale on z kolei będzie na rezerwie, żeby nie było zaraz. Czy tu chcemy coś zmieniać? Myślę, że nie. Skład jest optymalny, więc walczymy teraz z Napoli. Jesus okiwał jednego z obrońców, jest w polu karnym, broni Rafael. Dybala i na wolne pole do Jezusa. On teraz tylko żeby przejął, okiwał jednego obrońcę, chciał przelobować bramkarza, ale ta piłka, no nie. Teraz będzie dobra sytuacja, będzie gol, nie. Rafael, co on wyprawia? Dośrodkowuje, teraz musi być gol, nie. Rafael. Rashford. Jesus. Jednego zawodnika mamy za sobą, teraz jak to rozwiążemy, kiwa jednego, drugiego i uderza w poprzeczkę. Walcott, Dybala. Zmienił kierunek biegu. I biegnie sam, bo nie ma z kim grać. Teraz co za podanie. Jest, piłka pada. Nie no, tak coraz dziwniejsze gole udaje mi się strzelać, ale to dobrze. Myślę, z takiej strony, to, jak na to patrzymy. Nie wiem, obrońcy chyba myśleli, że ja do końca pójdę Dybalą i stanęli w pewnym momencie, a ja się zatrzymałem i podanie. Tylko Jezus się skapnął. Chociaż no, odbicie od zawodnika z Napoli, od nogi, potem piłka poprzeczka i pada do bramki. 1-0. Nic nie. I uderzenie zawodników z Napoli. Długo ta piłka leciała. No i oczywiście obok słupka. Mandzukic. Nie ma spalonego Jesus. Co teraz wykombinuje? Mocno wbita piłka, jak padnie teraz, no nie. Dybala, cały czas on. Teraz na dalszy słupek Mandzukic, ale ta piłka była zbyt mocna. Mario Gaspar. Uderzenie, po którym chyba sędzia zakończy to spotkanie. Tak jest. Wygrywamy skromnie 1-0, ale to co tu dużo mówić, trudno się grało z Napoli. Mieliśmy swoje sytuacje lepsze, gorsze, ale fajnie, że 3 punkty dopisujemy do naszego dorobku. Następny odcinek zaczniemy meczem z PSG w Lidze Mistrzów, także ja Wam dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Tu mówił Ghost, na razie, cześć!